dwa dni atakują. Sprawdź, czy na pewno jest włączone nagrywanie. A kiedy materiał jest podzielony. No chodzi mi tak, to jest, tak to jest, jak jest bydło przyjeżdża nad jezioro. Cześć, witajcie na nagrywanie. Ja jestem Onem, a to jest mój pomost. I w tym odcinku jest ze mną X Rodzicu. Hej. Którą mam podpięty mikrofon, więc będzie lepiej słuchać. Mam nadzieję, że nie będzie przesterów. I jesteśmy w filmie serii tutaj Q&A. I mamy trzy serii pytań. Więc ten materiał zostaje podzielony na trzy części. To jest pierwsza część taka rozgrywkowa. W kolejnych są troszkę lepsze pytania, bo ja postaram się tutaj poukładać. Więc mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Łącznie zadaliście ich ponad 50. Wysegregowaliśmy je i wyszło dokładnie 50 pytań podzielonych na trzy części, bo łatwiej się ogląda, kiedy materiał jest podzielony na elementy. Dobra, tak więc lecimy z częścią pierwszą. Dobra, no to tak. Dawaj, co to ma? Po co ta maska? Dlaczego? Komu to potrzebne? Wiele osób przybyło w sumie na media i może nie wiedzą, ale maska jest po to, że po pierwsze cenię sobie swoją prywatność, po drugie nigdy nie chciałem być osobą publiczną, a po trzecie taka robota, więc trzeba się jakoś tutaj maskować. Fajne, czy warto kupować gry na premierę, biorąc pod uwagę ilość niedoróbek, patchów, fixów, czy odczekać i kupić na promce? Ogólnie patrząc na to, na jakim dnie znajduje się obecny gaming, wszystkie gry, to ja od razu mogę powiedzieć na szybko, że nie, ale też jest zależne to w sumie od gry, w jaką gramy, no bo jeżeli ktoś jest jakimś fanem danej serii, no to logiczne, że ją po prostu od razu kupi, tak? Tak jak ja na przykład, nie wiem, czy to Call of Duty, może to jest kopiówkę, to samo. Ale patrząc na to, że wychodzi gierka i ona już jest zapowiedziana z 5 sezon pasami, z 28 DLC, z innymi krzekami, to może sobie łatwo tutaj policzyć, że ta gra będzie ukończona dopiero po kilku latach. Więc generalnie, że teraz gra kosztuje 350 zł, a najszybciej tanieją gry Ubisoftu, no to po pół roku, nawet po roku ta gra jest o wiele tańsza, a po 2-3 latach dopiero obecne gry są skończone, więc wydaje mi się, że czasami warto poczekać i dajcie szans więcej mniejszym mniejszym twórcom, jakimś indykom, bo tamte gry naprawdę są o wiele lepsze niż tych wszystkich gigantów. Jak oceniasz finał drugiego sezonu Rodu Smoka? Nie oglądałem Gry o Tron, nie wiem co to Ród Smoka, w ogóle nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. Ty też nie oglądasz, ja nie wiem co to jest w ogóle nawet. No przepraszam, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Czy w alternatywnej rzeczywistości na planecie XYZ żyjący są Polacy, którzy wygrywają mundial? Nie. Czemu się śmiejesz? A nie masz szans, żeby ci te osoby cokolwiek kiedykolwiek wygrały. Kolejne, jak się odnosisz do kont, które seksualizują gry, figurki? Wspierasz takie konta czy zlewasz? Ciekawe jest to pytanie. Problem w tym pytaniu jest taki, że może inaczej. Kiedyś na początku, jak zaczynałem swoją działalność, to bardzo, powiedzmy, nie że atakowałem, tylko zwracałem na to uwagę. No ale jeżeli zwracałem na to uwagę, no to oczywiście pojawili się jacyś koniobijcy i różni stulejarze, którzy to lubili, którzy mnie atakowali, że ja im zazdroszczę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, dla mnie to żaden problem teraz nie spodnie postawić figurkę, zrobić sobie zdjęcie dupy z figurką, tylko że niestety moja dupa nie jest chodliwa, tak jak niektóre. Albo różne inne części ciała. Więc generalnie zlewam takie konta, nie uczestniczę w dyskusjach na ten temat, po prostu stwierdziłem, że jest, widzę to, niech sobie będzie, bo naprawdę jest totalna walka z wiatrakami, bo nie tylko osoby, które ich odbiorcy to oglądają, ale jeszcze też na przykład różne firmy, które to bardzo wspierają, bo im jest to na rękę, no bo oczywiście dupa, czy inne części ciała plus dana rzecz, są wyświetlenia i to ładnie się prezentuje, a że kobiety są wzięte po to, żeby one coś ładnie zaprezentowały, mimo że ona się ni cholery nie zna, nie wiem, gra całe życie na konsoli, dostaje nagle myszkę i ona jest wielką znawczynią, nie wiem, nie gra w dane gry, bo twierdzi, że nienawidzi takich gier, dostaje tą grę i nagle jest wielką fanką. Zlewam, umywam od tego ręce, nie mam zamiaru z tym walczyć, bo to jest totalna walka z wiatrakami, tak jak powtarzam, więc każdy niech sobie robi, co chce. Ale jest to coś, co negatywnie wpływa na tą branżę i mi się to nie podoba. Jest to nagminne. No. Jak nie masz co zaoferować, to zaoferuj siebie. Co cię denerwuje najbardziej w mediach? Pytanie, które generalnie jest idealnym tematem na osobny materiał, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, co mnie denerwuje w social mediach. I nie wiem, od czego tu zacząć. To jest jedno wielkie gniazdo os. Kiedyś, jak może wiele osób mówiło coś takiego, że jak ktoś chce coś tworzyć, niech zaczyna, niech to robi, niech się dzieli z tym z odbiorcami. Tylko problem jest taki, żeby zacząć cokolwiek robić w tych mediach i się dzielić z odbiorcami, trzeba wiedzieć, że trzeba mieć bardzo duży dystans do siebie, dystans do różnych komentarzy, bo obecnie w mediach jest jeden wielki syf, jeżeli chodzi o wielu twórców. Wspierana jest tylko i wyłącznie patologia, normalnie twórcy z taką z kontentem, który rzeczywiście coś pokazuje i oni są naprawdę wartościowi, jest zlewany.
Jest dużo seksualizacji, tak jak właśnie było w poprzednim tym oto pytaniu. Są wszelkiego rodzaju grupki wsparcia, które się nawzajem wspierają, motywują, komentują sobie, robią różne rzeczy, też jadą, krytykują inne osoby, ludzie się masowo potrafią zgłaszać. Cokolwiek wstawisz na media, to znajdzie się ktoś, kto robi to inaczej i zacznie będzie ciebie jechał. Jak ostatnio przykład, chyba wstawiłem, słuchajcie, kiełbasę z grilla, że jest, no jakiś gościu się zesrał, że źle jest pokrojona. No więc ja nie umiem w kiełbasę, zaraz się okaże, że ja źle tu siedzę, że w ogóle tu nie powinienem, że coś, że trzciny są nierówno. Więc tu wszystko jest możliwe. I tak samo jak ktoś kiedyś mi zarzucił, że ja założyłem media po to, żeby mieć rzeczy darmowe, nie, bo ja nic nie potrzebuję, na wszystko mi stać, ja sobie wszystko sam mogę kupić, ale są wielokrotnie takie konta, które właściwie opierają tylko i wyłącznie na darmowych rzeczach. I gdy czegoś nie dostają, to po prostu nie tworzą, więc tak jakby, jak to się nazywa, żebranie o wszystko też mnie irytuje. Ja mówię najbardziej ta sztuczność, fałszywość, która jest wśród wielu osób, nie wiem, teoretycznie on ciebie ogląda, on do ciebie pisze, jesteś jakimś twórcą, mówi, że super, ekstra, fajnie, ale i tak za plecami cię jedzie i to mocno. Ja sam byłem przykładem, bo powiedzmy miałem osoby, które były w tych grupkach, które mi sprzedawały coś dzieje na mój temat, więc to była totalna fikcja. A mi bardzo sprawia przyjemność to, że ktoś ma ból dupy o to, jak mi idzie, więc a co ty jeszcze byś dodała, jeżeli chodzi o te social media? A, że nie można własnego zdania powiedzieć. I że trzeba się zgadzać z ich, tak, ale tak, na odwrót jeżeli, już nie. Tak. Jeżeli ktoś wstawia jakąś grę, on uważa, że ona jest zajebista, ty wyrażasz swoje zdanie, mówisz, że tobie się nie podoba, no to jesteś chany za to, że się nie podoba. Jeżeli dana gra jest chwalona przez wszystkich i idzie, powiedzmy, taką modą, tak, że wszyscy to chwalą, a ty jesteś jedną osobą, która się wyłamie, no to już jesteś zła. Nie ma tu w ogóle złotego środka na te media. Ja się nie dziwię, na przykład, że teraz Budda wydał filmik, że on tam będzie odchodził z tego internetu, patrząc po tym, co się dzieje, bo na każdym kroku ktoś będzie próbował ci zniszczyć. Więc te media są jednym wielkim syfem i są dla osób, które naprawdę, to jest dla nich jakby, kiedyś to było oderwanie od rzeczywistości, teraz to jest jeszcze gorsza, media są gorsze od rzeczywistości, którą my tutaj żyjemy. Więc jedni uciekają tam, ja naprawdę już do tego podchodzę bardzo z wielkim dystansem, bo nie można się nad tym w ogóle spuszczać, nie można płakać, nic. Ktoś jest, zlać go, zablokować i po prostu robić swoje. No albo ocenianie gier. Że źle ocenisz, to znaczy, że kodu nie dostałeś? Tak, ocenianie gier, że dostałem grę, mi się niby, podoba, no w sensie. To się sprzedałem, albo dostałem kod, źle oceniłem grę, to firma nagle się do mnie przyczepia, że źle oceniłem grę, bo dostałem grę. No, dno. No. Lecimy dalej. Jaki przedmiot bądź przedmioty najbardziej irytują Cię w edycjach kolekcjonerskich gier? To pytanie bardziej w drugą stronę bym sobie zadał, czego brak w edycjach mnie irytuje, zazwyczaj jest to steelbook. A jeżeli nie ma steelbooka, to jest steel case albo metal case. Jeżeli nie wiecie, jaka jest różnica między tymi rzeczami, to jest filmik u mnie na kanale, to sobie tam zobaczcie. Ale co mnie irytuje, to dodawanie takich badziewnych gadżetów albo po prostu brak, nie wiem, figurki czy czegoś takiego sensownego, nie? No. Nie wiem, ktoś mi dorzuci latarkę albo jakiś bryloczyk. Ostatnia jakaś edycja w sumie wyszła, nie? Co? Ja czekam na bieliznę, bo jeszcze skarpetki były, wszystkie różnorodne rzeczy były, ale jeszcze majtek nie było. No. Czapki były, wszystkie rzeczy były. To po prostu jest zbędne. To nie, tak nie wiem, edycja farminga z tym kręcącym się dziadostwem. O, jakieś takie maski, które są na przykład bez standów, tylko po prostu taka leżąca. Albo coś, co no, wady mnie atakują. Lubię przelatania tak blisko. No więc takie duperele po prostu. Wolę sensowną mieć zawartość. Ale co mnie irytuje też? Brak zawartości. Tak, edycja Spidermana, która była totalnie do dupy, dwa razy przeceniona, jeżeli chodzi o to, sama figurka też dupy nie urywała, a i to, wracając do poprzedniego pytania, to jest właśnie to, za co byłem jechany, bo nie mogę mieć swojego zdania. Lecimy dalej. Czy płaciłeś za wysyłkę edycji kolekcjonerskiej Kalisto Protocol? 10 dolców. Czyli płaciłeś? Tak, 10 dolarów. Okej, kolejna, najdroższa figurka w kolekcji. Zezowata pani z Cyberpunka z targów E3 z tymi brońmi, które się łamały. Ale dalej jest najdroższa i jeszcze nie wiem, ile jest warta figurka z Assassin's Creed Odyssey, z tej wielkiej dioramy. Skok wiary też jest dość drogi, bo się cenił. Ale tak, najdroższa to chyba będzie ta z Cyberpunka jednak. Bo ja celuję w te niszowe figurki, nie kupuję tych takich ultra drogich. Najgorsza kolekcjonerka z tego roku? Łatwiej zadać chyba pytanie, która kolekcjonerka jest dobra, bo z tego roku nie lubię wszelkich edycji kolekcjonerskich z Disneya, z Marvela ja osobiście, tak, nie wiem, ten, co to był, ten papier toaletowy, tak? To było z czegoś innego, South Park? South Parka, co był to?
to, co zostało zapowiedziane, nie ma premier Gothic. A, ale tam nic nie ma takiego ciekawego. No właśnie, też jest edycja Metal Gear Solid, tak? Chyba też wychodzi ta, co jakąś taką dioramą, jakąś dziwną była w szkle. Terrarium takim. Większość edycji mi się w sumie przestała podobać. A, z The Last of Us. To edycja, co wyszła z tego remastera, remake'a, wszystkiego, kopii w klej, to samo. Kupiliśmy to, bo chcieliśmy, mówię, zyskało to owszem razy dwa, ale dupy nam to nie urwało. No, jak większość. Kolejne, podczas seksu też nosisz maskę? Zależy którą. Lecimy dalej. Wierzysz w Boga? Science fiction zawsze lubiłem, ale że chodzi o jakieś magię i takie tego typu rzeczy, to nie, nie. Jakie masz plany na dalszy rozwój kanałów? Czy czasem myślisz o rzuceniu wszystkiego, czy jednak znajdujesz motywację do działania? I co to, jeśli tak? Tak, myślę o rzuceniu wszystkiego i to już od dłuższego czasu. Tylko się zastanawiam się też nad przerobieniem tego. Mam dużo planów, znaczy miałem dużo planów na rozwój, ale chęci mi się po prostu, chęci mi odeszły, nie wiem, ze względu na to, jak te media zaczęły się kształtować. I jak wielokrotnie niektórzy ludzie pokazali, co są warci. Naprawdę ja sobie cenię moich wszystkich odbiorców, ludzi, którzy mnie wspierają i oglądają. Ale co do kwestii rzucenia tego, tak, ale z drugiej strony było mi szkoda. Więc staram się jakoś tu funkcjonować i znaleźć jakkolwiek motywację, żeby coś zrobić, ale jak widzisz, już nie ma takiej dużej. Z rozwojem nie będę się wysprzęgał ze swoich pomysłów, dlatego że są osoby, które by to na pewno by to wzięły. Nie skopiowały, ale na pewno myśleliśmy tutaj sobie o założeniu Discorda, bo działamy na wielu platformach, ale Discord fajnie by to wszystko spajał, więc jakbyście nie dostali powiadomienia na jakiejś platformie, no to na Discordzie oczywiście by wam to wyskoczyło. Coś tam jeszcze było takiego? Nie. Rzeczy, które możemy powiedzieć oczywiście. A, modyfikacja lekka nazwy, no bo nad tym się zastanawialiśmy. Nowe logo, znaczy to tylko troszeczkę przebudowane. I w sumie z takich rzeczy tyle. Inna kolorystyka tego loga to miała być. Gadżety mieliśmy też zrobić takie dodatkowe. Pod tą kolorystykę nową. Pod tą kolorystykę. Z tym nazewnictwem, bo nie ukrywam wam, że chciałbym, jakby powiedzieć, przynajmniej grywalnie zostawić, ale tą część drugą no name jakby usunąć, w ogóle wymazać tą postać. Kompletnie zrobić coś innego, inaczej to nazwać, albo w ogóle grywalnie przerobić, ale no grywalnie samo by sobie zostało, tylko jakoś inaczej jakby rozbudować jakby słowo grywalnie pod postać jako mnie. No, na pewno kanał na YouTube by zmienił nazwę. Też jest to brane pod uwagę. Fix ulicy miała sama tworzyć, ale stwierdziliśmy, że będziemy pomagała i będziemy razem tutaj robić. Więc staramy się to przerobić tak, żeby to było takie couple gaming, ale na razie no, ona jest na wyjeździe, tak jak od poniedziałku do piątku, więc nie jesteśmy w stanie tego tak tworzyć, ale może jesienią. Za czym jak siły powrócą na wszystko. Dobra, kolejne. Bajek, udało ci się to przykleić? Nie. Nie, i tak trzy figurki leżą, nie mogę je skleić, to nie chcę się przykleić. Więc jeżeli ktoś z was potrafi wklejenie figurek, to piszcie mi, co? Bo może byśmy się dogadali, ja bym komuś to przesłał i ktoś by mi po prostu posklejał, bo ja nie umiem. Naprawdę próbowałem, kleję różne dziwne bajery. Nic nie wychodzi. Kiedy ostatnio byłeś u spowiedzi? Kiedy moja przygoda z magią się skończyła, czyli po komunii. Kiedy spotkanie z widzami? Na PGA. Jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy na PGA w tym roku. I tam byśmy mogli zrobić małe spotkanie, ale myślę, że lepiej byśmy to zaplanowali niż ostatnio. Może jakoś wcześniej byłoby już udało się coś dogadać, ale zobaczymy, bo kwestia tego, czy będziemy, czy nie będziemy, to jest w sumie tydzień przed. Bo wtedy się dowiemy, czy możemy, bo tak nasza praca niestety działa, bo razem pracujemy w jednym miejscu, więc to jest wszystko zależne od tego. Pytanie, jak żyć? Wziąć kredyt, kupić dom. Nie wiem, żyć tak jak chcesz i mieć w dupie wszystko i w dupie innych. I to jest po prostu, jest takie powiedzenie, mi wyjebana będzie ci dane i tego ja się trzymam, to jest moja dewiza życiowa. Sprawdzę. No i się sprawdzę. Dobra. Co, tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część? Tak, no. Dobra, to więc jeżeli chodzi o pierwszą część, to byłoby tyle. Dajcie mi znać, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Może jeszcze macie pytania dodatkowe do tego, co ja tutaj dopowiedziałem. Więc jeżeli tak, to zadawajcie je w komentarzach i może z tego wyjdzie po prostu jeszcze dodatkowa kolejna, taka bonusowa część. Tak więc dzięki za obejrzenie tej oto części i zapraszam was do części drugiej, która niedługo pojawi się też na moim kanale. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć. Pa.